Moi drodzy, dzisiaj moim gościem, co pewnie was zaskoczy, jest pan Zbyszek Dylewski, którego pewnie znacie z jego kanału, z jego świetnych opracowań dotyczących gospodarki w liczbach najczęściej, które pewnie są fascynujące i pewnie też je oglądacie. Ja je w każdym razie oglądam dosyć często. No i cóż, zgadaliśmy się ze Zbyszkiem, że nagramy razem program, a jak nam to wyjdzie, to sami ocenicie. Witam cię serdecznie, Zbyszku. Witam cię serdecznie. Zacznijmy może od tego, że z licznych twoich programów, analiz gospodarczych wynika, że gospodarki wschodu, tak jak Indie czy Chiny, są w dosyć mocnym progresie, w mocnym natarciu, że jeśli chodzi o produkcję podstawowych takich elementów, kiedyś się nam to wszystko kojarzyło, oczywiście też z tandetą chińską. Natomiast wydaje mi się, że ta faza tej chińskiej tandety to już jest przeszłość pomału. Natomiast faktycznie rozwój gospodarczy tych gospodarek wschodu jest faktycznie, można powiedzieć, imponujący. I w związku z tym, czy ty też dostrzegasz, podobnie jak ja, pewną rywalizację o stworzenie przyszłej architektury świata? I że to nie jest, powiedzmy, jakaś tam układanka, tylko realnie można istnieją, powiedzieć, w tej chwili dwie agendy. Mi się tak w każdym razie wydaje. Ta agenda wschodu, która ma taki pomysł na świat, żeby ten świat był zróżnicowany, żeby był wielobiegunowy. No i jest oczywiście cały czas grupa państw zachodnich, które mają tą koncepcję, żeby powszechniać ideologię demoliberalną, ujednolicać ten świat, można powiedzieć. No i z twoich analiz, ja to tak odczytuję, wynika, że ewidentnie ten świat zachodni, przynajmniej na polu gospodarczym, przegrywa. Wiesz co? I tak, i nie. Bo popatrz na to z takiego punktu widzenia. Znaczy, jest kilka punktów, z których można na to patrzeć. Pierwszy punkt to oczywiście... Może zacznijmy od demografii. Ludność świata, jak spojrzysz demograficznie, no to Europa plus Stany Zjednoczone plus Australia, nie wiem, Kanadę dodamy do tego, mieścimy się w 10%. Więc w tym sensie ludności świata. Więc w tym sensie ja bym powiedział, że będziemy schodzić jako Zachód, będziemy coraz mniej znaczyć. Mało tego, to w tej ludności świata mamy dużo migrantów, czyli ludzi, którzy napływają do nas stale z tych krajów, powiedzmy, tak jak wymieniłeś, Chiny, Indie, czy bardziej bym powiedział Azja Południowa, czy Afryka Subsaharyjska, więc te obszary bardzo przyszłościowe. Ci ludzie napływają, jakbyśmy spojrzeli na samą ludność Zachodu, to tego nawet 10% nie ma. Bardzo dużo jest tej ludności napływowej. No i konsekwencją tego jest to, że te kraje chcą uczestniczyć w tym decydowaniu o gospodarce światowej. Bo tej ludności poza Zachodem jest ponad 90%. No tak, ale migracja to jest raczej, wydaje mi się, kwestia pewnej gry politycznej sterowanej przez Zachód, bo ci ludzie, którzy tam jadą, to przypuszczam, że jadą dlatego, że ktoś im po prostu taki pomysł poddał. I bo to nie jest tak, że jesteś murzynem gdzieś tam, wiesz, w Afryce i nagle budzisz się z przekonaniem, że musisz jechać na północ, jeśli żaden sąsiad nie rzuci takiego hasła. Jeśli na tej północy nie ma warunków, które są na tyle atrakcyjne, żeby tam pojechać, a te atrakcyjne warunki to jest sprzyjanie takim ruchom migracyjnym. Powiem ci i tak, i nie, bo popatrz na gospodarkę różnych państw. Bardzo często jest tak, że jak prowadzisz handel zagraniczny jako państwo, obojętnie, jak każde państwo na świecie, to import musi być, powinien być co do zasady równy eksportowi. Ten bilans handlowy powinien być taki sam. Jak ludzie chcą, nie ma krajów takich, które wytwarzają wszystko, każdy handluje. Jak coś importujemy, to musimy na to miejsce eksportować.
No, wejdę zdanie znowu, bo mówiliśmy się, że wolno mi. Każda transakcja jest zrównoważona. Z jednej strony jest pieniądz, a z drugiej strony jest jakiś towar i pieniądz też jest towarem. Super, właśnie do tego zmierzamy. I teraz popatrz, musisz mieć pieniądze, żeby kupić import dla swoich mieszkańców. Żeby kupić ten import, no to po pierwsze eksportujesz, no to co możesz eksportować, czyli surowce. No ale nie zawsze masz surowce. Drugim sposobem może być bardzo popularna w ostatnich latach turystyka. Jak przyjeżdżają do nas, to nam płacą w obcej walucie, my tą walutę wymieniamy i mamy dopływ dewiz. I trzecim sposobem, stosowanym niestety przez te najbiedniejsze kraje, to jest eksport siły roboczej. To państwa przepraszam bardzo, muszę wejść w zdanie. Zbyszku, chcesz powiedzieć, że biedne państwa południa sprzedają na wolnym rynku swoich obywateli za kasę? Tak, tak, dokładnie. Nawet bym powiedział, bardziej dosadnie bym to nazwał. Oczywiście. Dla mnie to jest, powiem, ja bym powiedział, to jest handel żywym towarem. Bo za ale ten handel... to naprawdę istnieje coś takiego, że ktoś im za to płaci? No, znaczy nie, państwom nie płaci, ale jak patrzysz na państwa, to ten proceder, on się zaczyna w państwie wysyłania. Tam są przedstawicielstwa. Czasami to jest tak, że jakby bardzo różnie, bo to ubezpieczenia społeczne mogą być różnie opłacane. To są porozumienia między państwami. Ale zwracam uwagę, że bardzo często, jak mówimy na przykład o krajach Azji Południowej, to jest zorganizowany proceder. No ja uważam dokładnie tak samo, tylko chodzi mi o to, że jeśli na przykład z jakiegoś państwa Afryki jest wysyłana ilość jakichś tam ludzi do Niemiec, to zyskuje na tym Ameryka, a tracą państwa afrykańskie, bo pozbywają się ludzi, no i traci na tym Niemcy, bo zyskują chaos. Nie. Po pierwsze Niemcy zyskują ręce do pracy w swojej gospodarce. Błagam. Pogródku. Ja znam Niemcy z innej, o innej płaszczyzny i nie, na pewno nie tych migrantów, którzy rozrabiają. Ale zostawmy, to jest temat drażliwy. Natomiast zwracam uwagę na to, że państwa afrykańskie nie mają co robić ze swoimi obywatelami. Przyrost jest tak ogromny. To samo masz, jak, popatrz, masz Bangladesz, przykładowo. W Bangladeszu masz gęstość zaludnienia 1300 osób na jeden kilometr. Powiem w ten sposób, kupuję tam twoją tezę. Kupuję tam twoją tezę, że przy pewnym przyroście naturalnym istnieje pewna nadwyżka, która jest problemem. Duża nadwyżka i trzeba coś z tymi ludźmi zrobić, więc następuje coś takiego jak zgoda na wyjazd. Oni wyjeżdżają, oni zarabiają pieniądze, przysyłają do swoich rodzin. Rodziny mają waluty. De facto, jak rodziny mają waluty, to wydają na miejscu, to te pieniądze dostaje państwo. Nie? Więc ja tylko pokazuję, że w interesie każdego państwa jest uzyskać tą równowagę, ten równy bilans handlowy, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, bo to jest zupełnie osobna historia. Natomiast jak patrzymy tutaj na wszystkie pozostałe państwa, to jeżeli nie będziemy mieli równowagi, no to zaczyna się coś takiego, musimy uzupełnić nasze braki waluty. W jaki sposób? Możemy wziąć kredyt, możemy, no różnie, ale najczęściej produkujemy nasze pieniądze, ale kurs, płacimy za to kursem naszej waluty. Tylko to jest takie działanie na krótką metę. W związku z tym trzeba jakby zwrócić uwagę na to, że w wielu państwach na świecie, przed tą wojną ukraińsko-rosyjską do 25% gospodarki ukraińskiej stanowiły przelewy siły roboczej z zagranicy. To jest dramat, to było ogromnie dużo. Do 25%, nie? To są oficjalne dane, więc to był szok. Ci ludzie nie mieli co robić na Ukrainie. Za to, co dostawali, za tą pracę, którą mieli na Ukrainie, byli w stanie się utrzymać. Ta sama sytuacja masz w Gruzji. Gruzja może eksportować, powiem tak, eksportować, bo tak robią de facto tych swoich pracowników do Unii Europejskiej, mają otwartą Unię Europejską na swoje potrzeby, bo też za to wynagrodzenie, które otrzymują, nie są w stanie przeżyć. Myśmy mieli niedawno to samo przed wstąpieniem do Unii, że też te płace w Polsce były... No to ja tutaj powiem, że na Podhalu sytuacja była podobna, bo tutaj... Ale to wynikało z kolei z tego, że tu ziemia jest strasznie jałowa
I krótko mówiąc, ten budżet trzeba było domykać za pomocą zbujowania. I tak, to szło wiem, się to na jest... liptowską stronę, gdzie było bogato, gdzie ziemia była lepsza, więcej słońca i tak dalej, i tak dalej. I tam się przemocą, że tak powiem, zabierało dobra, które pozwalały przeżyć okrągły rok. To jest prawda. Znaczy, ja przynajmniej tą wersję słyszałem, ale słyszałem jeszcze jedną wersję, że po wojnie górale często wyjeżdżali do Stanów, na, tak jak do ruskiej armii, na 25 lat. I tam całe życie przeżywali. W zasadzie zostawiali tutaj rodzinę, żeby. Ja tak słyszałem, nie wiem, ile w tym jest prawdy, żeby się dorabiała. Znaczy dorabiała, no, żyła za coś, za te jego pieniądze, które tam zarabiał w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to jest, no, jakby nie patrzeć, to jest wielki dramat. Tak, no tu jest dużo w jakichś takich przekazach i literaturze, dużo historii o tym, jakie to się tam roślinki wiosną zżera i w jaki sposób, żeby nie umrzeć. Jeśli chodzi o taki survival, to górale byli w tym dobrze. Wiedzieli, jak przeżyć mało jedząc, tak bym powiedział. Miałeś później tą historię z Goralenfolkiem, nie? Czyli z tym, No, nazwijmy to tak. tu jestem fachowcem w tej dziedzinie. Ale ja nie, wiesz, próbuję tak odtworzyć z pamięci, bo pamiętam, kiedyś robiłem o tym wykład o góralach w Zakopanem i z tego, co pamiętam, to chyba 20, nawet do 25% populacji należało do tych, no, nazwijmy to Volksdeutschów, jakby takich Nie, jeszcze... 3%. Oj nie, to ja miałem zupełnie 3,5%, ponieważ cztery miejscowości zawyżały tą statystykę, a w tych miejscowościach nie można było brać innych, nie było po prostu wyboru. Można było brać tylko kękarty G. Ale jeśli by usunąć te miejscowości, gdzie był przymus, to wychodzi 3,5%. Mam dane z archiwów, je przeanalizowałem, zrobiłem filmik na ten temat. Na moim kanale jest, nazywa się chyba Kenkarty G, prawda, czy coś takiego na temat i tyle. No się w ten sposób tam robi, żeby było oczywiście ta akcja, żeby wyglądała na bardziej tłustą, że tak powiem, i bardziej fachową. Natomiast wiesz, ja generalnie uważam, że kolaboracja jest obowiązkiem elit, natomiast Goralenfolk była akcją po prostu Abwehry. I dlatego górale za tą akcją nie szli. Natomiast na przykład Rada Główna Opiekuńcza, która praktycznie była w całej Polsce i była oczywiście też akcją kolaboracji stworzoną przez hrabiego Ronikiera i metropolitę Sapiehę, no to Polacy stali za nią murem. No i trzeba powiedzieć, że to Rada Główna Opiekuńcza broniła Wołyniaków, podczas gdy delegatura rządu londyńskiego i Armia Krajowa torpedowały tą pomoc i wystawiały praktycznie Wołyń na rzeź. Okej. Są tematy, na których nie znam się, nie? Coś próbuję odgrzebać z pamięci, nie będę się spierał, jak było. Ja tu jestem dobry. Może zapomniałem te dane, które przytaczałem. Pamiętam, że brałem to też z roczników. Wiesz, powiem ci w ten sposób, jeszcze tak kontynuując, bo to jest wiesz, na bieżąco, bo teraz wyszedł film. W związku z tym, wiesz, Wacek Krzeptowski był facetem, nikt nie chciał być tym góralskim przywódcą. Wiesz, wszyscy wiedzieli, że to jest po prostu fatalna, wiesz, więc szukali gości z długami, z jakimiś ambicjami, z próżnymi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu jakoś namówili tego Wacka, że on jest jeden taki, co tą odpowiedzialność podniesie i tak dalej. On był takim człowiekiem, no dał się w to wrobić, natomiast jest taki klimat, że on uratował kilkaset ludzi z różnych obozów, więzień i tak dalej za darmo. Nikt mu nie udowodnił, że wziął chociaż w jednym przypadku kasę. Natomiast na przykład Karolina Lanckorońska, która była członkiem Rady Głównej Opiekuńczej Związku Walki Zbrojnych, opisywała w swoich, wiesz, wspomnieniach, że w Polsce to był straszliwy proceder. Jak ktoś szedł, wiesz, został zaresztowany, to od razu przychodził jakiś pośrednik i pieniądze za próby uwolnienia były po prostu gigantyczne i masakryczne. I świetnie wyczuwali, że wiesz, że po prostu ludzie się pozbywali majątków, jakichś tam dóbr, no wszystkiego, żeby takiego ojca czy syna wykupić, a potem się okazywało jeszcze, że wiesz, że się nie dało, nie? Za późno, czy coś takiego. Także wiesz, Krzeptowski był w tym temacie niezły. Uratował tam kilkaset osób za darmo. Okej. Okay. Myślę, że jeżeli jest tak, jak mówisz, to dobrze świadczy o narodzie polskim. Ale
Wracając do naszego głównego tematu. Pierwszy to jest powiedzieliśmy, demografia, nie? A drugi problem, który się pojawia, to my nazywamy, ty to nazwałeś, to są gospodarki. Ten wzrost gospodarek jest w dwóch aspektach. Możemy robić gospodarkę nominalną, możemy robić gospodarkę tą purchasing power parity, czyli w jednostkach siły nabywczej. Jak weźmiesz gospodarkę obojętnie jakiego kraju zachodu w tych wartościach nominalnych, to ja się oczywiście z tobą zgadzam, że dochodzimy, czy Japonia ma dzisiaj 30% mniejszy PKB od tego, który był w roku 95, czyli upłynęło nam, nie wiem, 28 lat i PKB nominalny mamy 30% mniejszy. Jak popatrzysz na Europę Zachodnią, czy Unię Europejską, ale szczególnie jak te kraje Europy Zachodniej, czy strefy euro, to od roku, między rokiem 2008 nastąpiło topnięcie i dzisiaj jest to poziom zero, czyli jakby mamy linię poziomu. Natomiast po co nam jest PKB to nominalne? Bo PKB nominalne, jak policzysz na osobę, to mówisz o konkurencyjności, czyli konkurencyjność to jest jakby zapowiedź tego, że to państwo przestaje odgrywać rolę. Jak patrzysz na PKB nominalny w całości, no to mówimy, to jest pewna siła polityczna. To państwo jest stać na armię, gospodarcze jest silne, w tym sensie. Jak przeliczysz to na osobę, to mówisz konkurencyjność. I w tym sensie konkurencyjność krajów zachodnich poza Stanami Zjednoczonymi spada. Japonii spada, cały Zachód spada. Nie? Czyli jakby utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast konkurencyjność tych wszystkich gospodarek wschodzących jest większa. Znaczy jest zdecydowanie większa, jakby nie porównuję tego. Tylko to jest ten drugi aspekt gospodarczy, w którym ty masz rację. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, który nazwalibyśmy produktami w obrocie międzynarodowym. I tu zaczyna się problem, bo pomimo, że gospodarki te azjatyckie rosną, ten cały trzeci świat rośnie, to już jak spojrzymy na eksport, no to powiem, gdzie im się równać z eksportem Unii Europejskiej. Chiny eksportują no, trochę więcej jak Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają ogromny import, nie? Jakby są krajem bogatym, bo importują skąd się tylko da. Natomiast produkty, jakie mamy na rynku, są głównie produktami zachodnimi. Nie pojedziesz, nie kupisz sobie, nie wiem, nigeryjskiego whisky. Nie ma. Jest tylko irlandzkie, szkockie, no, gdzieś jakby jest Myszku, eksport. No ale przepraszam, to nie jest tak, że większość jednak, że fabryka świata to jest wschód? Nie mówię o gorzelni, nie mówię o gorzelniach, tylko o fabrykach. Jest, tylko rynek produktów gotowych jest opanowany przez Zachód. Jeżeli możemy mówić, że rynek produktów surowych jest jeszcze inny, ale jak spojrzymy na wielkość eksportu, to wielkość eksportu Unii Europejskiej jest o niebo większa niż całego BRICS-a, nie wiem, tam Chin, to w ogóle nie porównujemy. To są różne wielkości. Jeżeli mówimy o gospodarkach, ok. Jeżeli mówimy o eksporcie, to dalej jest eksport zachodni. Jest jeszcze... Zbyszku, ja tu muszę wejść w zdanie, bo to, co mówisz, jest takim, powiedziałbym, no, rzeczą, która mnie zaskoczyła, nie ukrywam. Mhm. Więc wiesz, ja nie miałbym tak przejść nad tym po prostu na zasadzie, jasne, okay. Europa super dużo eksportuje. Mówimy o eksporcie. Tak. Więcej niż Chiny. Tak, idziemy dalej. Idziemy dalej. No bo wiesz, w wyobraźni każdego człowieka, łącznie ze mną, jest taka świadomość, że to Chiny są fabryką świata i większość... Jasne. Większość, rozumiem, że chodzi o to, że Europa na przykład produkuje w Chinach jakieś towary i potem je sprzedaje. Nie. Europa w Europie. Europa w Europie. Nie ma czegoś takiego. Jak w Chinach produkuje, to jest eksport chiński. Rozumiem. Czyli naprawdę Europa ciągle jest taką potęgą, jeśli chodzi o
produkcję towarów? Tak. Jeżeli chodzi, mówimy, ja nie powiedziałem produkcję, ja powiedziałem eksport. Eksport, tak, eksport. Zwracam uwagę na to słowo eksport, nie? Bo jak chodzi o produkcję, możemy to byśmy zamknęli to w kategoriach PKB. Mhm. Nie? Natomiast jak mówimy o eksporcie, to praktycznie na całym świecie masz jakąś, no wrócę do tego, nie wiem, whisky, szampan, wino, jakieś chińskie znasz? Wyszaj, no kurde, tym posłuchaj, no jeszcze powiedz, że perfumy Chińczycy nie eksportują. No pewnie, że nie, bo to jest kwestia marki, ale wydaje mi się, że nie przekonują mnie te przykłady, natomiast wiesz, ja generalnie wierzę w to, co mówisz, bo jesteś człowiekiem, który w swoich opracowaniach jest bardzo rzetelny i konkretny, w związku z tym, tak jak mówię, chętnie posłucham dalej. I pojawia się jeszcze jeden aspekt, i to byśmy nazwali, dlatego Chińczycy ze względu na wielkość eksportu tak naprawdę nie mogą narzucić juana, tego swojego renminbi, nie? Bo to w różnym obrocie, zewnętrzny to jest juana, wewnętrzny to jest renminbi. Nie mogą narzucić, bo tak naprawdę handel odbywa się, prawie wszystko to jest Zachód. Ale mamy... Zwróć uwagę, co się stało przez ostatnie, nie wiem, nazwę to 20 lat, nie? Chociaż to jest krótszy okres czasu. Mieliśmy dwie, bo jak spojrzymy na BRICS-a, to jest od 2009, a jak to też mniej więcej podobny okres, jak spojrzymy na One Road, One Belt, nie? Na inicjatywę Pasa i Drogi. I obydwie inicjatywy, pierwsza to jest ta inicjatywa Pasa i Drogi, To jest tak jak po II wojnie światowej GATT, czyli układ o zniesieniu cen. To było budowanie rynku dla Zachodu. Tak tutaj inicjatywa Pasa i Drogi to jest budowanie rynku dla Chin. Chiny budują dla siebie rynek. Ten rynek budują, no jakby muszą go budować organicznie bardzo często, bo są to państwa biedne. Chiny są większym pożyczkodawcą dla świata niż Bank Światowy, zwracam uwagę. Chiny więcej pożyczają światu jako państwo niż cały Bank Światowy, który no, robi to w imieniu Zachodu. Państwa często się decydują na pożyczki z Chin, chociaż te pożyczki są niekiedy, znaczy co do zasady są droższe, ale mają pewną swobodę. No, nie wiem, czy wiesz, jak działa Bank Światowy, bo to były takie... No tak, no używania tych pieniędzy na to, na co chcą. Nie zupełnie. To kiedyś wiceprezesem Banku Światowego był Józef Stiglitz. To był taki znany ekonomista. On był też noblistą. No i jak już był tym wiceprezesem, to mówił, że mu się bardzo dużo rzeczy nie podoba w tym banku. A między innymi to, że bank pożycza, robi prywatyzację. Państwa bardzo dużo tracą. Jakby tracą swoją tożsamość, bo są zmuszane do działań, w których przejmują je obce kapitały. No tak, oczywiście. A w związku z tym jakby państwa mają dużą, na świecie mają dużą wstrzemięźliwość, mają dużą ostrożność, jeżeli chodzi o branie kredytu. A druga rzecz to jest siła głosu. Stany Zjednoczone cały czas mają te ponad 15% i w Banku Światowym, i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. No z jednego powodu, bo potrzeba co najmniej 85%, żeby zmienić status. W związku z tym Stany Zjednoczone blokują to. Ale to Chiny są tym, który daje pieniądze. I z jednej strony budują sobie ten rynek, który się nazywa Inicjatywa Pasa i Drogi, a z drugiej strony budują organizacje o charakterze politycznym, bo trzeba rozumieć, że BRICS to nie jest organizacja współpracy. Czyli to nie jest na zasadzie, nie wiem, strefy wolnocłowej, to nie jest wspólnego rynku, bo w tym BRICS-ie w tej chwili działa tak różne państwa, że jej nic nie łączy. Wydaje mi się, jeśli mogę ci wejść w zdanie, wydaje mi się, że łączy je chęć zniszczenia tego status quo, które w tej chwili jest, które ja widzę w ten sposób, że Pierwsza i Druga wojna światowa były to wojny wywołane przez, można powiedzieć, światową finansjerę, która używała Stanów Zjednoczonych jako swojego narzędzia w celu narzucenia swojej waluty światu.
i swojej hegemonii, ale przede wszystkim waluty, jako waluty rezerwowe i waluty do handlu zagranicznego. No i taki, wiesz, klimat, jeśli ty jesteś producentem waluty, to znaczy możesz kupić wszystko na całym świecie pod warunkiem, że ktoś chce ci sprzedać. No to następnym instrumentem są wojny i kryzysy, żeby ludzi przymusić do tego. No i ta sytuacja była całkiem stabilna i przyjemna, aż do momentu, w którym po prostu nie upilnowano kilku gospodarek, między przede wszystkim Chin, no i one, Chiny, po prostu w tej chwili rzucają rękawice temu systemowi. Powolutku, dokończmy tam ten temat, żeby się nie pogubić. BRICS nie jest organizacją współpracy państw. Tak jak ty powiedziałeś, ona ma charakter polityczny. Ona ma charakter zdominować gospodarkę światową, narzucić swoją wolę gospodarce światowej. Ale chodzi mi o to, że tam jest 10 państw. Różnice między nimi są tak ogromne, no, co łączy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską i Etiopię? No, to ja ci powiem, bo geografia. W rozumieniu Zachodu należy mieć jakieś wspólne cechy, żeby stworzyć koalicję, a w rozumieniu tej struktury, powiedziałbym, zdecentralizowanej, do której dążą Chiny, chodzi tylko o to, żeby zachować swoją odrębność, różnorodność, prawo do różnorodności i do pewnej wolności, no bo w tej chwili haracz konieczności, krótko mówiąc, handlu w dolarze jest haraczem, jest niczym innym, jest haraczem. Powolutku. Jeszcze się na chwilę zatrzymam, zanim przejdę do tego, co ty nazwałeś tym porządkiem powojennym. A państwa w grupie BRICS nie łączy nic. Miała tam być Argentyna. Znowuż geografia się zgadza. Argentyna nie wstąpiła. Chodzi mi o to, że to nie jest blok współpracy, to jest blok nowego porządku. I tak trzeba odbierać BRICS. W kolejce do BRICS jest jeszcze 35 krajów. Więc jakby, czy jak spojrzymy na inicjatywę Pasa i Drogi, w inicjatywie Pasa i Drogi masz 140 krajów, około 140. To jest ogromna rzesza, nie? Inicjatywa była szacowana na początku na 4 biliony dolarów, którą miały sfinansować Chiny. Drugą tą formą jest BRICS, czyli mamy jakby, każda z nich odpowiada za co innego. Inicjatywa Pasa i Drogi to jest ta, która odpowiada za sprzedaż chińskich produktów. Jak Chińczycy sprzedają, to nie muszą swoje produkty, to nie muszą korzystać z dolara, bo oni sprzedają swoje produkty. Problem się zaczyna, jak sprzedaje Zachód, no bo wtedy te umowy odwołują się do dolara. A to samo dotyczy grupy BRICS. Grupa BRICS nie ma co do zasady, jakby oni nie współpracują, bo nie mają czym, bo różnice między krajami są ogromne. Natomiast mogą na przykład, mówiło się kilka razy i ostatnio się mówiło bardzo dużo o powołaniu tej waluty alternatywnej do dolara. Szczególnie dla rynku ropą naftową. I Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie podnosiły to, co jeszcze kilka lat temu było nie do wyobrażenia, bo dolar był silniejszy niż ich waluty krajowe. A dzisiaj oni mówią jawnie. Ja myślę, że to dlatego, że nie było jeszcze środków, które są w stanie zniszczyć lotniskowce. I na tym polegała siła dolara. W tej chwili, kiedy już świadomość operacyjna środków bojowych jest na tyle duża, że trafienie do płynącego 50 na godzinę lotniskowca nie jest problemem technicznym, to dolar nagle jakby stracił swoją moc. Ale jeszcze chciałem ci powiedzieć jedną rzecz, bo czytałem książkę, ona się nazywa chyba Cyfrowy Yuan. I to jest książka, która mówi, jakie są koncepcje wprowadzenia nowego ładu monetarnego na świecie. I ona mnie troszkę zaskoczyła, bo ja oczywiście myślałem, że to będzie podobna sytuacja jak cofanie się w czasie, czyli na przykład stworzenie wymienialności na złoto juana i w ten sposób juan, krótko mówiąc, będzie po prostu dużo bardziej atrakcyjny. Natomiast w tej książce jest napisane, że chodzi o to, że eksporter ma prawo do żądania zapłaty we własnej walucie, tworząc w ten sposób rynek pieniądza proporcjonalny do swoich możliwości eksportowych. I uważam, że to jest fajna zasada, mi się podoba. Okej. Chińczycy są bardzo zaawansowani w tym CBDC,
ale tak samo i Amerykanie. Nie? Jakby zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chińczycy są podejrzewani o to, że tam nie będzie żadnej jawności, czyli będzie kontrola. Zobaczymy. Koncepcja jeszcze się nie urodziła, a tych koncepcji jest sporo. Ale chciałem jeszcze na chwilę wrócić do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Jak była konferencja w Bretton Woods, to masz lipiec 44. Dwa tygodnie po inwazji na Europę. Tak, tak, ale to jest, u nas powstawał tam rząd, w tym ten lubelski, nie? A oni już, czyli jeszcze jakby jest wojna, a oni ale już wiadomo, że Amerykanie ją wygrają, bo wydaje mi się, że udana inwazja to jest taki, to już gwóźdź do trumny tej wojny i wiadomo, kto wygra. Tak, tak, ale spotykają się państwa, spotykają się w tym Bretton Woods i mówią o porządku światowym. I wcale nie było powiedziane, że dolar będzie tą walutą światową. Dolar zresztą nigdy nie został walutą światową, formalnie. Bo było dwóch takich dyskutujących ze sobą. Był John Maynard Keynes, który był z Wielkiej Brytanii i był Harry Drexler White, który był ze Stanów Zjednoczonych. Nawiasem mówiąc, sytuacja była o tyle ciekawa, że Harry Drexler White był szpiegiem rosyjskim, a John Maynard Keynes był homoseksualistą, więc Ruscy mogli to wykorzystać dla siebie, nie zrobili tego. Ale chodzi, jak mówimy, jesteśmy przy monetach. John Maynard Keynes chciał bankor. I taka była koncepcja, że będzie to... To chciał, przepraszam, co jeszcze raz powtórzę? Bankor, nazwa waluty, bo pierwsza koncepcja, jaka się narodziła, tam w zasadzie to cały czas występowało, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo został powołany, miał być taką instytucją clearingową dla czyszczenia zobowiązań państw względem siebie i on do dzisiaj został taką instytucją, bo rozdaje między innymi TSDR, żeby wyrównywać rachunki między państwami. Natomiast głównym zadaniem odbudowy miał się zajmować Bank Światowy. Ale wtedy w Bretton Woods nie podjęto decyzji. Była różnica w zdaniach. Maynard Keynes uważał, żeby był bankor. Amerykanie mówili, no nie ma zgody na bankora. Został dolar, no bo jakby został niedopowiedziany, ale został tą walutą światową. A Amerykanie mieli wtedy zgromadzone 22,5 tysiąca ton złota. Dzisiaj mają tam 8300. Czyli według Wikipedii. Słucham? A, no tak, jasne, ja wiem. Ale, okej. Okay. Tak, jak przedstawiciel Deutsche Banku był chyba 6 lat temu sprawdzić, no bo Niemcy też tam trzymali w Fort Knox swoje złoto, to dopuścili go na 15 metrów. On chciał sprawdzić numery tych sztabek. Powiedzieli, że bardziej nie mogę go dopuścić, bo to są takie rygory bezpieczeństwa. Więc myślę, że to był plastik ładnie polakierowany. To jest moje zdanie. Nie wiem, no ja jakby trzymam się tych danych. Ostatnia wizyta była chyba w 2006, z tego co ja pamiętam, nie? Ale jakby... Ronald Reagan jak chciał zrobić, zdaje się, tam przepatrzowiny w tym Forcie Knox, to dostał, zdaje się, kulkę, która jakąś fartem go nie zabiła, więc potem już doszedł do wniosku, że ile tego tam złota jest, to on się już nie będzie przypatrywał. Tam, gdzie są pieniądze, tam są różne teorie, które bym powiedział, jakby nie zawsze są zgodne z tym oficjalnym stanowiskiem, ale okej. Okay. W każdym razie wtedy Amerykanie mieli 22,5 tysiąca ton złota i w roku 1948 Truman powiedział, każdy, kto wymieni, kto będzie miał dolary, za 35 dolarów zagwarantował, to była gwarancja Trumana, bo już umarł Roosevelt, przyszedł Truman. Roosevelt umarł tuż przed Potsdamem, przyszedł Truman na jego miejsce i Truman mówi, gwarantujemy tą wymianę 35 dolarów za uncję. To była gwarancja. Ta gwarancja skończyła się 15 sierpnia 1971 roku. Do tego 15 sierpnia było to utrzymywane. To złoto oczywiście w skarbcach padało. No, dzisiaj zostało tego stosunkowo niewiele. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz. Przypomnij sobie, jak wyglądał standard złota w Europie, gold standard. Miałeś, jak pamiętam, oficjalne dane już tam po zakończeniu tej całej epoki. Na banknotach było napisane zawsze
pieniądz wymienialny na złoto na okaziciela, czy na srebro wtedy było bardzo często, na okaziciela. Dolar był na srebro, a tutaj były te ruble i tak dalej, były na złoto. Wiem, że te napisy były. Nie chcę teraz odtwarzać, czy tam było złoto, czy srebro. Mi się wydaje, że było wszędzie srebro, ale jakby pomijajmy to. Do 33 było w Stanach Zjednoczonych. Ale o co innego mi chodzi? Była ta gwarancja na pieniądzach, że przychodzisz, wymieniasz to na kruszec, na wartościowy kruszec. Natomiast de facto do 85% pieniądza miało charakter kredytowy. Nie było niczego, żadnej wymiany, nie? Znaczy żadnej możliwości wymiany. To było tylko hipotetycznie założone po to, żeby ludzie się mieli, zaspokoili swoją pewność, że ten pieniądz nie jest pusty. Mówisz o tym, że nie było 100% rezerwy złota, tylko jasne, była na poziomie 80-20%. To był pieniądz pusty. Później miałeś coś takiego jak Trzecią Rzeszę. Hitler dochodzi do władzy. Trzecia Rzesza była państwem biednym. Oni nie mieli złota. Oni jak opanowali Czechosłowację, to Czechosłowacja miała więcej złota niż całe Niemcy. A skarbce w Niemczech były puste. Niemcy produkowały, na początku produkowały marki, a później doszły do wniosku, że jak produkują pieniądze, to są pod kontrolą, więc produkowały te weksle MEFO, które tam miały, te metalurgische Forschungsgesellschaft, które miały to oprocentowanie 4%. To nic nie miało. Nie wiem, Zbyszku, czy wiesz, że właśnie w Republice Weimarskiej 99% przychodów było realizowanych przez druk pieniądza, przez inflację po prostu. Nie było podatków jako takich. Znaczy, przez jakieś 2-3 lata. Nie chcę jakby wchodzić, tylko chciałem ci zwrócić uwagę na jedno, bo za bardzo rozwleczemy tematy. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że Niemcy pierwsze zwróciły uwagę na to, że żeby produkować pieniądz, niepotrzebne jest złoto. Niemcy twierdziły, że to Żydzi, tylko powtórzę tą narrację niemiecką, że to Żydzi trzymają złoto, Żydzi skupili złoto, Żydzi dyktują cenę. W związku z tym Niemcy powiedzieli, po co nam złoto, jak nasi ludzie wierzą w nasz pieniądz. No, ale po drugiej, nie, zauważę, że Lincoln podczas wojny secesyjnej pierwszy prowadził zielony dolar, który był pieniądzem fiat money, bez pokrycia, a po drugiej, po pierwszej wojnie światowej, generalnie wszystkie państwa podczas pierwszej wojny światowej, oprócz Ameryki, przeszły na pieniądz fiducjarny, no bo utrzymywanie standardu złota podczas wojny jest trudne. Standard złota umarł w zasadzie wraz z wielkim kryzysem 29-63. On umierał tak bardzo stopniowo i jakby było odchodzenie od niego. Ale chciałem tylko powiedzieć, że państwem, które doszło do wniosku jako pierwsze, że niepotrzebne jest złoto, żeby produkować pieniądz, były Niemcy. I osiągnęły cuda gospodarcze. I teraz przychodzi rok 71. Ekonomiści amerykańscy, jak Nixon wystąpił w telewizorze tam 15 sierpnia, mówi, no z taką wielką powagą, nie będziemy wymieniali pieniądza już od tej pory, to ekonomiści powiedzieli co? No, oni powiedzieli, na ile my znamy gospodarkę, to dolar jest tak silny, że złoto będzie kosztowało 8 do 12 dolarów. Są oficjalne prognozy. A jak wiesz, złoto poszło bardzo szybko do góry. Dzisiaj mamy 2000 dolarów. Wtedy pierwsi na tym najbardziej stratni byli Arabowie, no bo Arabowie, że tak powiem, nie mieli wtedy jeszcze swoich banków. Dzisiaj to już mają jakieś takie zaczątki. Trzymali te dolary za ropę w bankach. No i jak się okazało, że nie mają na co wymienić, no to myśmy padli. Nie zupełnie, bo wtedy było bardzo dużo pieniądza na rynku. I myśmy za Gierka dostali dokładnie złoto od Arabów. Kredyty dzięki tym ogromnym ilościom dolarów, które się pojawiły u Arabów i nie wiedzieli, co z tym zrobić. I myśmy pobrali wtedy kredyty. To tak dla jasności, które spłacaliśmy później jeszcze po upadku ustroju ładnych parę lat. Powiem ci mniej więcej, jak ta historia wygląda z mojego punktu widzenia. W ogóle bym ci polecał książki Antonego Statona. One są dobre właśnie pod kątem
pieniądza banków, wiesz, i tego rodzaju różnych machinacji. Mianowicie, to jest, ja to kiedyś ułożyłem w postaci takiej prostej bajki, że są ludzie, którzy mają, wpadli na pomysł, że będą po prostu mieć drukarnię w piwnicy pieniądza. No i punkt numer jeden, co zrobić, żeby zmusić ludzi, no bo to są takie pieniądze jak z eurobiznesu, powiedzmy sobie szczerze, wiesz, kiedyś byli alchemicy, chcieli zamienić ołów w złoto, no to się nie udało. No i ktoś genialnie wpadł na pomysł, że jeśli się ludziom wmówi, że kawałek papieru jest też coś warty, to będzie dobrze. No ale najpierw trzeba było przekonać ludzi, że to jest coś warte, w związku z tym był ten wymienialność na złoto, wiadomo, która spowodowała, że rezerwa była na poziomie powiedzmy tam 10-20%. Jak była 10, no to był run na banki, był problem. Jak 20, to spoko, ale generalnie i tak się różne tam były historie. W połowie, zdaje się, XIX wieku był w Anglii jakiś proces odnośnie tego, czy to jest w ogóle legalne, czy bank ma prawo mieć rezerwę cząstkową, czy nie powinien mieć 100% rezerwy, no i się okazało, że ma prawo. No i w każdym razie, z mojego punktu widzenia wygląda ta sprawa w ten sposób, że ideałem oczywiście dla tego producenta pieniądza jest monopol, bo monopol jest zawsze dla producenta czymś dobrym. No i teraz jest pytanie, jak doprowadzić do monopolu na planecie, żeby mój bank w piwnicy zapewniający pieniądz, który stanowi połowę wszystkich transakcji, czyli jest, no, jest potęgą, tak? Bo mogę sobie wydrukować za darmo tych pieniędzy dowolną ilość, polecieć w dowolne miejsce na świecie, jeśli ten pieniądz obowiązuje, jak dolar, to mogę tam kupić dowolnego człowieka albo dowolną rzecz, o ile ten człowiek mi będzie chciał sprzedać. Jak nie będzie chciał sprzedać, to muszę mu zrobić kryzys albo wojnę i wtedy generalnie chętniej sprzeda. No i ta sytuacja, tak szczerze mówiąc, próby tworzenia monopolu, próby osłabiania ludzi, żeby się nie zorientowali. Bo wiesz, jak ludzie się zorientują, że ja mam drukarnię w piwnicy, to przyjdą i mnie zabiją po prostu. Jak jeszcze się zorientują, że papierki, które mają w ręku, są nic nie warte i po prostu każda wymiana polega na tym, że ja daję coś wartościowego, a dostaję papierek, to jest, wiesz, to jest ryzyko, dlatego ten, to jest taka zabawa, wiesz, w durnia. Kto ma papierek, ten w razie czego przegrywa, tak? W związku z tym wszyscy starają się jakoś dywersyfikować te swoje zasoby, żeby nie mieć za dużo papierków, tylko też jakieś tam nieruchomości, kruszce, złoto, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że ten, kto ma papierek, w razie czego przegra, chociaż dzisiaj jeszcze są impulsy elektryczne, które są jeszcze bardziej irracjonalne i w ogóle bezsensowne. I moim zdaniem uzdrowienie tego wszystkiego polegałoby na tym, że łapiemy gościa, który oszukiwał nas przez tam 150 lat tą swoją drukarnią w piwnicy, wyrzucamy go ze wsi, na zasadzie, że precz z oszustami, i tworzymy narzędzie wymiany, jakim jest pieniądz, który jest uczciwe, który ma 100% wymienialność, ewentualnie faktycznie tworzy jakąś gwarancję bezpieczeństwa, że wymiana nie polega na tym, że dobra za papierek, tylko dobra za coś, co ma, jak prąd szlak trafi, że ciągle jest coś warte. No. Wiesz co, znaczy nie bardzo się z tym zgadzam, bo żebyśmy teraz zrozumieli się. I jak na początku ja myślałem, pardon, że tak spróbuję jakby dopowiedzieć pewne rzeczy. Myślałem tak jak ty, to znaczy myślałem sobie, no kurczę, no gdzieś ktoś musi na tym zarabiać. I zacząłem rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze. Od całej struktury rezerwy federalnej, nie? Kto na tym zarabia, w jaki sposób. Popatrzyłem przez banki centralne, na tym nikt nie zarabia. To jest system międzynarodowy, ja mówię o tej stronie finansowej, na którym tak naprawdę to zarabiają uczestnicy, ale nie ma takich uczestników, którzy są jakby uprzywilejowani w tym całym systemie. Nie? Mamy system, jak Stany Zjednoczone w tej chwili, tak jak słyszałeś pewnie, bo mówi się o tym dużo, że co się nie dziwię, że ciągle muszą Stany Zjednoczone produkować dolary, bo mają ten pułap zadłużenia w tej chwili zwiększa się o 1 bilion w ciągu 100 dni. Więc jakby tempo nabrało nieprawdopodobne się zrobiło. Zresztą sądziłem, że tak będzie, że tak nastąpi, to tak nawiasem mówiąc. Ale Stany Zjednoczone, żeby to pokryć, no to muszą sprzedawać swoje papiery. Papiery swojego banku centralnego. Te papiery banku centralnego, tak jak w każdym kraju, tam mniej więcej 1/3, 1/4 można wypuścić za granicę. Resztę muszą skonsumować swoimi siłami. W każdym kraju jest to samo.
A więc zagranica nabywa te papiery, które nazywamy później, te papiery nabywamy też my Polacy. My Polacy nabywamy te papiery przez bank centralny, one idą do aktywów naszego banku centralnego, a w pasywach bank może wypuścić nam nasze pieniądze, złotówki. Efekt jest taki, że ten nabyty przez nas dług jest, to jest majątek, a nasze złotówki to jest nasz dług. Więc formalnie to tak naprawdę jak się posypie dolar amerykański, to u nas nie zostanie nic. To złotówki możesz sobie do pieca wrzucić i jakby wytapetować ścianę. Tylko problem polega na tym, że nikt na tym nie zarobi. Znaczy inaczej, my płacimy tak jak każde inne państwo na świecie. Amerykanie dają nam za to odsetki, ale mogą się zadłużać. Mało tego, my tworzymy nasze rezerwy walutowe z dolarów amerykańskich, bo mówimy, może się coś zdarzyć, że będziemy potrzebowali więcej pieniędzy. Tego pieniądza powstaje coraz więcej, mamy coraz większe rezerwy. To jest taka niekończąca się konstrukcja. No, tak, ale wiesz, dzięki temu Amerykanie mogą za darmo kupować wszystko na świecie, dlatego są tacy bogaci. Jasne, ja nie mówię nie, tylko chodzi mi o to, że ja nie widzę w tym, to jest pewien mechanizm, który nie ma jakichś ukrytych elementów, ja przynajmniej nie znalazłem ich, chociaż wiesz, próbowałem. Nie ma tym, bo oglądam twoje programy, brakuje mi u ciebie, dlatego polecam ci książki Antonego Sattona. To był facet, który był profesorem i na Stanford, i tam w Getyndze, i jeszcze w Londynie. Krótko mówiąc, nie był oszołomem ze wsi jak ja. Nie. No. I słowem miał większy autorytet. Natomiast muszę ci powiedzieć, że jakbyś jeszcze do tego dołożył książkę Pierre'a Villemarais krótko mówiąc, relacjach między sowiecką Rosją i hitlerowskimi Niemcami a Wall Street, no to muszę ci powiedzieć, bo Villemarais był szefem wywiadu przed II wojną światową francuskiego i tak jak na przykład Sutton, on pisze tylko o tym, co znalazł, wiesz, w archiwach. Jeśli ma kwit, to pisze. Jak nie ma, to nie pisze. A Villemarais pisze wszystko, co usłyszał generalnie. Nie ma tutaj, wiesz, jakichś tam hamulców na ten temat. Niemniej jednak, to nie jest tak, bo wydaje mi się, że to jest zapowiedź pewnego rodzaju, czy tworzenie pewnego rodzaju systemu kastowego, że jest kasta, która ma władzę bardzo dużą właśnie dzięki tego rodzaju różnym machlojom, a my wszyscy na nich po prostu robimy. Wiesz, jak lecę czasami samolotem i widzę, też na pewno latasz czasami samolotem i widzisz te miasta na dole takie, wiesz, tysiące świecących kropeczek. To daje skalę, co to znaczy kilkadziesiąt milionów ludzi na przykład, tak, który mijasz. Wiesz, to jest gigantyczna ilość. Każdy z tych ludzi żyje, pracuje, ma rodzinę, ma ambicje i tak dalej i płaci podatki. To jest, wiesz, gigantyczny haracz tak naprawdę. Dobrze, ale to pracuje twoja wyobraźnia. Ja nie znalazłem... Znaczy naprawdę latam samolotami. Nie, okej. Tylko chodzi mi o to, że wyobraźnia pracuje, kiedy sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze i pytanie zawsze jest, kto z tego czerpię korzyści. I ja powiem ci, że jak mówię, zastanawiałem się, ja bardzo często kiedyś tam upatrywałem tutaj, że no są jakieś takie siły, że są jakieś banki, Bóg wie jeszcze co, bo banki mają ogromne aktywa, więc jakby to działa zawsze na wyobraźni. Natomiast porozmieniałem ten cały proces na drobne. Nie ma elementu, który by wychodził poza pewną, ja bym powiedział, prawidłowość działania. Tam nie ma nikogo, nawet jak mówimy o tych udziałowcach, którzy są, bo struktura rezerw federalnej jest taka, że to jest w zasadzie, to mówimy, że to jest jedyny bank na świecie, który nie jest bankiem państwowym, jest bankiem prywatnym. Prywatnym dlatego, że wchodzi jakby, jego udziałowcami jest 12 banków stanowych. W bankach stanowych mogą mieć udziały osoby prywatne, nie? Ale jak patrzyłem nawet na tych akcjonariuszy, jak to jest płacone, że te dywidendy nie mogą być więcej jak 6%, jakby pamiętam, że to wtedy jakby nabrałem troszkę innego do tego przekonania, że tak naprawdę to nie widzę tych beneficjentów, a wszystko się odbywa przez te główne strumienie, może są tam jakieś drobiazgi, które nie gdzieś się wymykają, ale te główne strumienie to się odbywają na tej zasadzie, że państwa kupują amerykańskie
papiery dłużne, czyli obligacje. Słuchaj, ja znam dobrze ten punkt widzenia, bo mój dobry kolega Tomasz Sommer, on też jest zdania, że to nie jest spisek, tylko że to tak jakoś wychodzi. I on ma tutaj bardzo podobne zdanie jak ty, natomiast ja twardo uważam, że to jest spisek po prostu, który służy kontrolowaniu świata. Na przykład, wiesz, patrząc na II wojnę światową, dla mnie jest to czysta wojna między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi o hegemonię. Oczywiście prowadzona wszystkimi innymi rękami. Mam bardzo dużo literatury na ten temat i jakichś takich, wiesz, postaci i historii dokładnie, jak to było, co, gdzie, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Był bardzo skomplikowany proces, ale to była wojna między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi i hegemonią. Cała reszta to był tylko wybuchy, nazwijmy to wybuchy, które miały spowodować, że na koniec tej wojny Ameryka wychodzi jako wielki potentat, jeszcze dzieli się na pół, ponieważ Związek Radziecki jest kontrolowany przez Stany Zjednoczone, w związku z tym tutaj tworzymy teatr walki o świat, bomby atomowe, wiesz, w związku z tym wielkie podatki i tak dalej, ale de facto klika, powiedzmy, jakaś korporacyjno-bankowa stojąca, po części sterująca Stanami Zjednoczonymi, może sobie powiedzieć, no kochani, jeszcze 100 lat i będziemy rządzić całą planetą. Myślę, że dopatrujesz się sensu tam, gdzie go nie ma, w mojej ocenie. Ja myślałem, że ktoś mi się dobija. Przepraszam cię chwilkę. Boże, nie wiem, jak się pozbyć. To jest najgorsze zawsze, jak się coś włączy. Słyszysz mnie? Tak, słyszę dobrze. No, przepraszam cię. Na moment. Wiesz, bo chodzi o to, że dane, które prezentujesz, to są bardzo podobne dane, jakie ja też mam, tylko ciekawi mnie to, że mamy generalnie mimo wszystko i tak różne spojrzenie na mechanikę tych działań. Ty jesteś bardziej za tym, że to jest chaos i tak jakoś wyszło, natomiast ja widzę tutaj bardziej procesy sterownicze. Dlaczego? Jak spojrzysz sobie, panowanie Stanów Zjednoczonych, czy ich ta wyjątkowa pozycja w tym świecie gospodarczym zaczęła się w I wojnie światowej. Zaczęła się w tym momencie, jak popatrzysz sobie na przykład, jest taka świetna książka Morawskiego, on tam jest dzisiaj, no nieważne, ale Morawski pokazuje przepływy między złota między Europą i Stanami Zjednoczonymi i pokazuje, jak to złoto z Europy uciekło, bo Europa się zaopatrywała w wojnę, na wojnę, czyli wszystko kupowała w Stanach Zjednoczonych. Tak, oczywiście. Oprócz tego, że się zaopatrywała, to zaciągnęła ogromne długi. I później, jak Stany Zjednoczone przystąpiły w 1941 do wojny na tym teatrze europejskim, to zwróć uwagę, że Stany Zjednoczone nie mogły dać już Wielkiej Brytanii nowego kredytu, ponieważ stare kredyty były niespłacone. To samo dotyczyło Francji. I poza tym nie daje się kredytu wrogowi. No dobra, ale wpadli na pomysł, żeby zrobić lend-lease. Lend-lease, czyli inaczej wyleasingować nasz sprzęt, żeby inni tym sprzętem walczyli w naszym imieniu i największym beneficjentem była Wielka Brytania, tak nawiasem mówiąc. Ruscy też byli ogromnym beneficjentem. Ruscy walczyli sprzętem amerykańskim. I ponieważ chcieli obejść ten wymóg, żeby... znaczy, nie mogli dać kredytów komuś, kto nie spłacił. Stąd się wziął ten wymóg lend-lease. Wydaje mi się, że to jest to oczywiście jest tak, jak mówisz, ponieważ było tak przedstawione Senatowi, żeby to jakoś w jakiś tam sposób przeszło. Natomiast doskonale wiesz, że to jest na tej zasadzie, że no to... Co innego się mówi ludziom, prawda? Ludziom trzeba, czy tam jakimś senatorom, przedstawić jakąś historię, żeby oni w nią uwierzyli. Przed II wojną światową na przykład na rozwój marynarki wojennej Senat dawał bardzo mało pieniędzy. Natomiast kiedy weszli, dosłownie tam, wiesz, chyba jeden pancernik na 2 lata można było zamówić, czy coś takiego. W momencie, kiedy
wypowiedziano wojnę Japończykom, Roosevelt ogłosił rozwój floty i zapowiedział budowę 100 pancerników, które akurat nie były nikomu do niczego potrzebne, ale potem Alan Greenspan, którego mam akurat wspomnienia, mówi, że po II wojnie światowej problem polegał na tym, że było dużo lotniskowców, ale one już były przestarzałe, ponieważ były to samoloty cięższe, odrzutowe i trzeba było dużo pieniędzy na ich przerobienie. Bo muszę ci powiedzieć, że George Friedman na przykład w książce Następne 100 lat, to jest taki Milton facet... Friedman. Słucham? Milton. Nie, George Friedman. To jest okay. Facet z takiego think tanku. A, to ten ostatni. Tak. I on tam napisał, że były trzy powody wojny dla Stanów Zjednoczonych. Pierwszy to zbudowanie gigantycznej floty, która by przewyższała wszystkie floty razem wzięte. Drugi to zabranie Wielkiej Brytanii łańcucha wysp i terytorium wokół Stanów Zjednoczonych, które były zawsze taką pętlą na szyi Stanów Zjednoczonych. No i trzecie to oczywiście zniszczenie wszystkich potencjalnych potęg, które mogły stać na drodze Stanów Zjednoczonych do hegemonii. No i to się wszystko udało. Ja wiem, wiesz co? Myślę, że my mamy takich elementów, które możemy ubrać w takie teorie, no nie chcę używać tego słowa spiskowe. Spiskowe, nie używaj śmiało. Nie, wiesz, mówię... Spiski są fajne. Właśnie. Mówię dlatego, że spiskowe, bo jakby, żeby... Dla mnie ważne są liczby. Wiesz, jak nie widzę liczb, no to jakby nie ma sensu podejmowania żadnych badań, czy nie ma sensu sprawdzania, nie ma sensu budowania konstrukcji z mojego punktu widzenia, bo no, nie jestem w stanie powiedzieć, bardzo dużą część tego wykładu, jakbym zrobił, to by było opowiadanie teorii, bo się coś tam przyśniło, nie wstałem lewą nogą albo wiem, i ale tak to znaczy dalej. Powiem ci tak, ja myślę, że I dwa dlatego aspekty są warte, są ważne. I szukam tego, na przykład jak było okres hitleryzmu. Ja kiedyś fascynowałem się bardzo hitleryzmem, przeczytałem chyba wszystko, co się w ogóle pokazywało i nie tylko po polsku. I to było coś takiego, dla mnie cała fascynacja i jakby wchodząc później w ten świat finansów i gospodarki niemieckiej, to ja w zasadzie rozumiałem to wszystko jakby, no, czytałem, dla mnie to była bajka, nie? Właściwie to już może jeszcze wrócę do tego i czas od czasu puszczę jakieś wykłady z tamtego okresu jakby bardziej rozbudowane. Natomiast jest bardzo dużo danych gospodarczych, jeżeli chodzi o okres hitleryzmu. Natomiast jak wchodzimy w takie punkty, o których ty mówisz, no to ja tak naprawdę, to tak jakbyśmy powiedzieli, że Gorbaczow przyszedł, to też jest jakaś teoria spiskowa, nie? Kurczę, nie wiem. Ja ten czas byłem w Niemczech, nie? No mam takie I pytanie, faktycznie... zobacz, liczby. No. Land lease. Było kilka szlaków, którym amerykańskie towary wojenne były transportowane do Związku Radzieckiego. To był szlak przez Iran, gdzie było, zdaje się, około chyba 4 milionów frachtu. Był przez Murmańsk, gdzie było około 3 milionów ton frachtu. I był przez, uwaga, Władywostok, który był dużo większy niż te dwa, bo było około 10 milionów ton frachtu. Szlak przed Władywostok, jak wiadomo, przepływa przez Morze Japońskie. Nie da się wpłynąć do Władywostoku, omijając Morze Japońskie. Morze Japońskie było wewnętrznym morzem Japonii, super, super pilnowane przez, no wiadomo, nie dało się tam wpłynąć. Taki admirał Lockwood chyba wpłynął tam w 1944 roku pierwszy raz łodzią podwodną i to był wielki wyczyn. W każdym razie, największy łańcuszek transportowców płynął z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych do Władywostoku przez rdzenne terytorium Japonii. Jak to uzasadnisz? Amerykańskie transportowce płyną do Rosji podczas wojny Japonii z Ameryką. Jak to uzasadnisz? Praktycznie ratując życie Związkowi Radzieckiemu. Jak to uzasadnisz bez teorii spiskowych? Dobra, załóżmy. Wiesz co, powiem ci inaczej. Nie znam tego fragmentu, dlatego trudno mi się do tego odnieść. Jak wybucha bomba atomowa amerykańska w Hiroshimie i Nagasaki, niewiele się mówi o tym, że kilka dni wcześniej Rosjanie przystąpili do wojny.
Japończycy nie tyle się obawiali wojny, ile Rosja. I duża część dokumentów mówi o tym, że Rosjanie byli jak burza. Jak weszli do wojny, to był pogrom. Na froncie to Japończycy uciekali przed nimi. I Japończycy nie tyle ogłosili kapitulację przed Amerykanami, ile w obawie o ruskich. Więc jakby mamy różne punkty widzenia, mamy różne narracje. Ale nie, to zobacz, to co mówisz, przecież potwierdza moją tezę, że skoro Japończycy w naturalny sposób obawiali się Rosjan, przecież był podpisany, przede wszystkim się obawiali Amerykanów, cały ten porozumienie trzech, Włochy, Hitler, Japonia, to było porozumienie obronne przeciwko agresji Stanów Zjednoczonych, które Niemcy zerwały w beznadziejnie głupi sposób, ale też mniejsza z tym. Słowem, dla mnie szokiem było, jak złapałem dane amerykańskie właśnie o Lend List i o tym, że najgrubszy strumień pomocy amerykańskiej szedł przez Władywostok i przez Morze Japońskie. No to oznaczało po prostu, że Japończycy to najzupełniej w świecie tolerowali. Tutaj prowadzą wojnę, wiesz, samuraj, tam kamikadze, wiesz, wielkie poświęcenie, bajery. A tutaj Dobra. Puszczają wielki strumień amerykańskich transportowców te i we w te przez swoje wody terytorialne praktycznie. To popatrz, jesteś przy tamtym okresie, ja ci przypomnę, teraz mamy wojnę ukraińsko-rosyjską. Od samego początku wojny ukraińsko-rosyjskiej wydawała mi się zupełnie jakby abstrakcyjna. Dlaczego? Dlatego, że były mowa o tym, że będą sankcje. Był ten uniwersytet amerykański, który mówił, publikował tu listę wstydu firm, które są w Rosji, powinny z tej Rosji wyjść. Pamiętam, Joe Biden mówił, jak wprowadza, nie wiem ile tam jest, 13, 15 tych pakietów sankcji i mówił, między innymi to był SWIFT, więc jak wprowadzał te sankcje, to mówił, Rosja to się tak przewróci, że dolar będzie po 200 rubli. Dosłownie tak mówił. Były prognozy, że Rosja zbankrutuje, że nie wypłaci się z obligacji. I tak dalej, i tak dalej. I ta cała narracja była prowadzona. Ja pamiętam, że jak zacząłem wchodzić w to, nie, i zacząłem tak badać po kolei, to uzmysłowiłem sobie, że to jest dokładnie odwrotnie. Że po pierwsze pokazałem w którymś momencie, że żadna firma nie wyszła. Było bardzo dużo hałasu, polskie powychodziły, no trudno. Ale co do zachodnich nie powychodziły, jeszcze sami Amerykanie mówili. Pamiętam, pojechałem na konferencję w Karpaczu i występuje Amerykanie, mówi, nie, no przecież musimy mieć jakieś kanały kontaktu, dialogu z nimi. Był plan odbudowy dla Ukrainy. Jak to się nazywał, to był ten plan Marszala dla Ukrainy. Jak obserwowałem ten plan, mówię, kurczę, ludzie, przecież z tego nic nie wyjdzie. To jest bzdura totalna. Brałem udział w tych rozmowach różnych, bo tam tych planów powstawało wiele. I to się wszystko kupy nie trzyma. Dzisiaj nikt o planie Marszala nie mówi. Bo skończyło się na tym, ostatnia wersja jaka była, to była wersja, która powstała w Berlinie, tam chyba w 2022. I rozeszło się wszystko po kościach, nie? I teraz tak, jak mówiliśmy o gospodarce rosyjskiej, no każdy normalny człowiek, no nie wiem, ja jestem normalny, tak mi się wydaje, to mówi, no przecież jak wojna się toczy na Ukrainie, to nie ma takiej opcji, żeby Ruscy na tym wtopili. No bo wojna się nie toczy w Rosji. Rozumiesz, my niszczymy cały czas Ukrainę. No więc Ukraina musi wtopić ogromne majątki tam pójdą, no bo to wszystko będzie zrównane z ziemią, a Rosja, jak Ukraińcy próbowali wyjść, to Amerykanie mówili, nie wolno, nielizja, nie wolno wam wychodzić. Wy macie odbić te ziemie, które wam dały, ale nie wchodzić do Rosji. No więc jak wiesz, słyszysz to wszystko, to ja bym powiedział, no z twoim tokiem rozumowania, to tylko głupiec by powiedział, no tutaj się coś... Nie. Wiesz, ja ci powiem, jak to z mojego wiejskiego punktu widzenia wygląda. Na logikę, to wiesz, ja przewidywałem, że i wzrośnie PKB Rosji, że Ukraina o 1/3, bo takie były też przymiarki, ale że PKB wzrośnie, że firmy nie wyjdą z tego, te zachodnie, jakby...
nie widziałem ani jednego punktu zaczepienia do budowania scenariuszy katastroficznych. Co powiem, że robiłem to, jak była mowa o tych, że Rosjanie nie spłacą długów. Wiesz co, dług Rosji to jest może 24% z tego PKB. Może. To jest jeden z najmniej zadłużonych krajów na świecie. I jak z tego dajesz 1/3, to masz 8%. Kurczę, to co oni mają do spłacenia? To dokładnie, wiesz, później była mowa, zwróć uwagę, jeszcze dokończę to, była mowa o tym, że zabierzemy aktywa rosyjskie, bo Rosjanie, tak jak każdy inny naród, to też kupują te aktywa w innych państwach, tak, też w Stanach Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone mogły się zadłużać, no to kupujemy też w Stanach Zjednoczonych. I zabierzemy te aktywa rosyjskie. Cały rok była o tym mowa. Mówię, to jest niemożliwe. Ludzie, w tym momencie jakby zabrali aktywa, to dolar straci zaufanie. Tak, zaufanie, no i tyle. I to jest gra na rzecz przeciwnika. Dokładnie, więc komisja, która była zapowiadana, bo Rosjanie, bo Amerykanie wszystko robią na zasadzie komisji, to znaczy jak nie ma prawa międzynarodowego, to oni powołują komisję senacką, ustanawiają prawo i mówią, takie jest prawo, to trzeba, to teraz macie nam się podporządkować i to zawsze tak jest, mówię serio. I do tej pory nie powołali komisji. Mieli też powołać komisję, pamiętam kiedyś, jak była sprawa tego kartelu OPEC. No bo jak może być kartel? Kartel to jest taka organizacja prawie przestępcza. Oni ustalają między sobą cenę. No nie wolno, jak jest rynek, to powinna być cena wolnorynkowa. Więc tej komisji też nie powołali. I tutaj chodzi mi o co, że logika zawsze jakby między tym, co ty mówisz, a tym, co występuje naprawdę... Aha, dobra, podoba mi się to zdanie. Jest przestrzeń, gdzie ty próbujesz budować pewną narrację, która ci się wydaje logiczna. A ja ci chcę tylko powiedzieć, bo polscy ekonomiści też budowali, jak to PKB Rosji spadnie. Ja ci tylko chcę powiedzieć, że świat nie dzieje się w sposób logiczny. Bardzo często to są, przepraszam, że tak powiem, jak ci powiedziałem, że ci amerykańscy ekonomiści powiedzieli, że dolar będzie kosztował 10, 12, że uncja złota będzie kosztowała 10, 12 dolarów. Z 35 spadnie, a dzisiaj mamy 2000. Ale to byli ekonomiści, którzy byli w telewizji chyba. Tak jest, ale tacy są zawsze, nie ma innych. Tak samo tutaj z tą wojną, nie? Jakby Joe Biden opowiadał różne głupoty i nie tylko, i Ameryka opowiadała różne głupoty i nas tą narracją, wiesz, jakby... A u nas masę ludzi jest przesiąkniętych tą narracją. Ja tylko zwracam uwagę, że ta narracja bardzo często, świat nie jest mądry. Świat jest, no mówię to z przykrością, często, no nie powiem, może mówić głupi, świat po prostu ulega emocjom, nie? Ale on nie jest w żaden sposób uporządkowany. No więc właśnie ja uważam odwrotnie troszkę. Ja, wiesz, jak byłem młody, to się zajmowałem trochę fizyką, w związku z tym ja raczej buduję model, i patrzę, czy on jest, czy dane się zgadzają. A jak się nie zgadzają, to go modyfikuję. W sensie, wiesz, jego takiego silnika wewnętrznego, zasad, i doprowadzając go do stanu, żeby ten model, krótko mówiąc, raz, że w przeszłości odpowiadał stanowi istniejącemu. Jeśli ten model w przeszłości odpowiada, no to jest szansa, że też będzie w przyszłości według tych, wiesz, zasad dobrze działał. Oczywiście świat jest tak skomplikowany, że ten model zawsze jest błędny, ale powiedzmy, że w jakimś tam przybliżeniu działa poprawnie. Dla mnie mechanika, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych czy tego deep state amerykańskiego jest dosyć prosta. Wszczynamy wojny i konflikty w Eurazji. W związku z tym my zawsze, kapitał spływa przy każdym konflikcie do Stanów Zjednoczonych jako do bezpiecznej zatoki. I czym większa wojna, tym większy jest ten efekt i tyle. I jeśli Światowa Wyspa, gdzie mieszka ileś tam miliardów ludzi, to jest potęgą cywilizacyjną, jeśli na niej zapanuje harmonia i pokój, to my leżymy. Bo tam jest tak wielki potencjał ludzki, że harmonia i pokój i krótko mówiąc rozkwit gospodarczy Światowej Wyspy jest końcem hegemonii Stanów Zjednoczonych. Myślę, że dokładnie tą samą teorię znają Chińczycy. W związku z tym oni idą w kierunku harmonii na Światowej Wyspie, a Stany Zjednoczone idą w kierunku destrukcji. Czym była wojna na Ukrainie? Próbą zerwania łańcuchów dostaw między Wschodem i Zachodem i tym samym zniszczenia gospodarki europejskiej i podporządkowania gospodarce amerykańskiej. Gdyby Rosja zajęła całą Ukrainę, to by się to udało, bo Zachód by się przestraszył. Ale Rosja inteligentnie
dała Ukrainie poznać smaku zwycięstwa, żeby się nie wycofała i nie przestraszyła, no bo przecież to nie jest łatwo walczyć na śmierć i życie z kimś, kto jest 10 razy silniejszy i jeszcze ma 6 tysięcy głowic atomowych. To trzeba mieć jakieś dziwne przekonanie, że się da. W związku z tym dali im troszeczkę pokazać swoją słabość, a w tej chwili ta wojna jest procesem, który generuje, nazwijmy to, myślenie w Europie, że jak się uda zerwać te łańcuchy dostaw, to Europa spadnie na ryj. Ja bym troszkę skorygował to twoje myślenie. Powiedziałeś, że jesteś fizykiem. Fizyka, czyli science, w tym angielskim rozumieniu. Sciences to są nauki. Ale w tym angielskim rozumowaniu sciences to są te nauki, gdzie na podstawie przyczyny możesz wnioskować o skutku. Tych nauk jest parę. Ale jest cały obszar nauk, który nazywamy arts. Znowu z angielskiego. Arts to już nie są nauki. W Polsce mamy wszystkie nauki, ale arts to są inaczej zasoby wiedzy. I w zasobach wiedzy, a tym jednym z zasobów wiedzy, jedną z arts jest ekonomia, mówimy, mamy zasoby wiedzy, historia, socjologia i tam mogę sobie dopowiedzieć parę innych. W arts na podstawie zasobów wiedzy przypuszczamy, co się stanie w przyszłości. Przypuszczamy. Jakbyśmy wiedzieli, co się stanie w przyszłości, to byśmy wiedzieli, kiedy jakie przedsiębiorstwo upadnie. My nie wiemy tego. My tylko możemy, zazwyczaj ekonomiści mówią, jak już jakieś przedsiębiorstwo upadnie, to wszyscy są mądrzy, wiedzą dlaczego. I mówią dlatego, bo tam się wtedy takie coś działo. Nie? Ale to są takie, jakbym powiedział, szczerze mówiąc, bzdury. Co do zasady, warc, nie jesteśmy w stanie wnioskować o tym, co się wydarzy. Patrząc z punktu widzenia sciences, można szukać różnych prawidłowości. No bo słońce codziennie rano budzisz się, mamy dzień. Bo jak bierzesz wodę, no to zawsze masz w 100 stopniach. Bo jak połączysz dwie cząsteczki wodoru z cząsteczką tlenu, no to ci powstanie woda. I tak dalej. I masz te prawidłowości. Każda nauka, co to zasady, nie tylko fizyka, każda nauka jest zbudowana na modelach. I jak patrzymy z zachowania modelu, co się będzie działo w świecie rzeczywistym. Tak, taka mamy prawidłowość. Natomiast jak wchodzi, ja tylko chcę pokazać, że świat nie jest koniecznie logiczny. On jest logiczny w świecie sciences. Ale jak popatrzysz na arts, to już widzisz zdecydowanie więcej możliwości. I zwracam na to uwagę, że ten świat jest szerszy niż twoje logiczne patrzenie na to. Powiem ci, Zbyszku, że w moim przekonaniu, mówiąc prostym językiem, świat jest wymyślany, planowany, ale jest na tyle chaotyczny i skomplikowany, że wszystkie te plany są jeszcze rozbijane poprzez różne czarne łabędzie, które są zawsze zaskoczeniem. W związku z tym pewne intencje, nazwijmy to intencje tych planów, pewne cele, jakie sobie stawiają ci demiurdzy, którzy to wszystko konstruują, można te cele odszyfrować. I powiem ci, że no, ja uważam, że w momencie, w którym no bo to jest tak, że cele deklarowane są na ogół zupełnie inne niż te prawdziwe. I w momencie, kiedy myślisz sobie, że te cele są inne i widzisz, co się dzieje, to jedynym wyjściem jest założenie, że to jest wszystko głupie i chaotyczne. Ponieważ niemożliwe, żeby im tak kompletnie to nic nie wychodziło. Natomiast w momencie, kiedy zmienisz cele na te prawdziwe, nie na te deklarowane, to się okazuje, że też im wszystko nie wychodzi. Też im wszystko nie wychodzi, ale jest już tam dużo więcej, krótko mówiąc, prawidłowości w tym wszystkim. Problem w tym, że nie ma tych ich. Rozumiesz? No, problem jak w nie tym, ma ich? Nie ma tych ich, którym to ma wychodzić. Problem polega na tym, że tak naprawdę wszyscy w tym uczestniczymy. Nie ma w tym, z mojego punktu widzenia, żadnego planu. Czasami bym powiedział, pardon, jest głupota. Jak skończyła się pomoc amerykańska w lipcu, Ukraina nie dostaje pieniędzy. Nic, żadnej pomocy, kompletnie nic ze Stanów Zjednoczonych mają szlaba. Ale przecież mamy tego nowego Trumpa, który ma przyjść. Trump od samego początku mówi, tej wojny ma nie być.
Jak jesteś w stanie, no teraz wiadomo, że wygra Trump w tych wyborach, bo jakby wszystko się na to składa, ale co do zasady nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć zachowań ludzkich. I nie chodzi, w moim przekonaniu nie ma w tym, mówię to ze smutkiem, bo trochę mi żal tego naszego gatunku, że, no sorry, ale tak jest, że nie ma w tej żadnej ukrytej myśli, nie ma w tym, to jest, decydują tylko przypadki. Przypadek, nie? Ten wygrywa, z tym wygrywa. I patrzymy, co się będzie działo. Nawet jak mówią, to mówię, to popatrz na to, co mówił Biden. Biden mówił głupoty od samego początku. Głupoty, które się nigdy nie spełniły. Ale on przecież nie rządzi niczym. To jest człowiek, który... No widzisz. Wiadomo, że gdyby on miał czymkolwiek rządzić, to on nie rządzi nawet sam sobą. No dobra, wiadomo, my tak przypuszczamy, nie? Ale popatrz sobie, to ja siedząc tutaj w Polsce, jakiś tam ekonomista, na podstawie ogólnodostępnych danych wiedziałem, co się wydarzy. A on, który jest otoczony, nie wiem, setkami, tak nam się wydaje, różnych mądrych ludzi, którzy mu są w stanie doradzić, on opowiadał głupoty odnośnie przyszłości tego, jak będzie wyglądać. W końcu, jak pojawiły się Chiny, to wszyscy nagle zamarli, bo przyjechał ten, który ma rozsądzić ten spór. Nawet Zełenski poleciał do niego. Postępowanie Bidena, czy też jego administracji, jest bardzo logiczne i niestety bardzo skuteczne, ponieważ on zrobił zalążek destrukcji. Zawsze każda rewolucja musi mieć mnóstwo ludzi, którzy są obeznani z przemocą i bronią. I stworzenie tutaj w Europie, na szczęście Rosjanie trzymają to teoretycznie blisko swojej granicy, ale stworzenie tak jak w Jugosławii, wiesz, stworzenie sytuacji, w której ileś tam ludzi ma broń i przede wszystkim przełamany hamulec przeciwko zabijaniu, jest świetnym podglebiem pod jakąkolwiek destabilizację, a to jest celem Stanów Zjednoczonych, destabilizować światową wyspę. W związku z tym oni mądrze działają, bo im nie chodzi o to, żeby wygrać wojnę, tylko żeby ją rozpalić. Żeby ją rozpalić. Może ją nawet przegrać, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby była, bo ona destruuje, demoralizuje i wiesz, niszczy harmonię. Kto? Słucham? Kto? Kto niszczy tą harmonię? Kto tą wojnę tworzy. Ty mówisz Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych powstają co rusz, a teraz miałeś tą komisję, do tej pory obraduję, odnośnie UFO. Nie? No bo Stany się chciały przekonać. Zbyszku, czy znasz taki dokument, raport z Żelaznej Góry? A tak, słyszałem o tym. No to powiem ci tak, cię UFO nie powinno zaskoczyć, ponieważ to był dokument z lat 60. I tam jest i pandemia, i globalne ocieplenie, i jeszcze coś, i jest też UFO, oczywiście. W związku z tym, jeśli tam jest UFO i oni mają to UFO, to myślą sobie, no kurde, już zagraliśmy, zagraliśmy pandemię, zagraliśmy zmiany klimatyczne, zostało nam jeszcze UFO. Chłopaki, to co, robimy to UFO? No pewnie, że robimy, jak jest napisane, to robimy, no proste. Ja już jestem od 10 lat gotowy na UFO, powiem ci szczerze mówiąc. Ja już tego UFOka wyjmę z tego talerza i będę się z nim bił. Ja ci powiem, to można dalej sięgnąć. Miałeś przepowiednie Królowej Saby. Miałeś... Nie, ale to był dokument sekretarza stanu McNamara. Poważny dokument. Ale we wszystkich dokumentach Nostradamusa... Ale to nie jest proroctwo, technologia. Zrozum, Nostradamus też nie był proroctwem. To nie był facet... Jak czytasz na przykład Biblię, to Kościół katolicki wyprowadza ze Starego Testamentu Jezusa, który przychodzi i mówi, no patrzcie, tam mamy w różnych wersetach podawane, że ten Jezus się pokaże. Czego nie, powolutku, czego Zbyszku, nigdy, muszę ci wytłumaczyć. Czego Żydzi nigdy nie zobaczyli. To zobaczył Kościół katolicki, studiując tą Biblię i mówi, Mesjasz był zapowiadany, a Żydzi powiedzieli, no dobra, jaki był, taki był, ale to nie był Jezus. I teraz zobacz, czytając te same dokumenty, jedni wyciągnęli taki wniosek, a drudzy wyciągnęli inny wniosek. Posłuchaj, i teraz ja tylko ci... pokazuję tą różnicę w naszym postrzeganiu. Ty szukasz sensu. Ja mówię, nie, ja ale tego zobacz, sensu nie widzę. Raport z Żelaznej Góry, który można na przykład, bo on, bardzo szybko była negowana jego prawdziwość, ale jeśli on był prawdziwy, to temat był prosty. Sekretarz McNamara zadał naukowcom pytanie, jak będziemy trzymać
za mordę społeczeństwo w sytuacji, w której będzie światowy rząd i nie będzie już wojen. Bo wiadomo, że wojna jest najlepszym elementem, który trzyma za mordę społeczeństwo. I ci naukowcy powiedzieli w ten sposób. Nie jest dobrze doprowadzać za szybko do światowego rządu, ponieważ wojna jest najlepsza. Ale jeśli już faktycznie tej wojny nie będzie, no to globalne ocieplenie, terroryzm, pandemie, UFO i tam chyba jeszcze były jakieś dwa elementy tego typu. I to nie jest przepowiednia, tylko to jest socjotechnika. Czy uważasz, że wiesz, jak czasami patrzę na te dzieje ludzkie, ja patrzę na dzieje bardzo często w kategoriach ekonomicznych, ale jak patrzę czasami na dzieje ludzkości, to sobie patrzę, jak niedaleko odbiegliśmy od tych pierwszych naszych zamysłów. Tak naprawdę to bardzo niewiele się zmieniło. Nie? Zmienia się nasze otoczenie, które zmieniają się technologie. Wcale przez to nie uważam, żebyśmy byli mądrzejsi, jeżeli chodzi o intelektualnie. Tak naprawdę to ciągle obracamy się wokół tych samych rynek finansowy. Tak naprawdę to mieliśmy ten rynek finansowy wprowadzony jeszcze grubo przed pieniądzem, 3000 lat przed naszą erą. A jak powstawało pismo, a już w formie dokumentalnej to był kodeks Hammurabiego 1700 przed naszą erą do 2300 przed naszą erą. Mieliśmy w tej formie, no nie powiem, że wszystkie narzędzia były, ale w tej samej formie mniej więcej jak rynek finansowy jest dzisiaj. Czyli były już weksle, były umowy spółki, a my rozwijamy to, robimy coraz bardziej szczegółowe. Ale tak naprawdę to nie rozwijamy się w sensie jakby nowej jakości. My jesteśmy tym samym gatunkiem. I operujemy tymi samymi narzędziami, jakie były kiedyś. Tylko w bardziej taki, bym powiedział, wysublimowany sposób, bardziej wyrafinowany sposób. Coraz bardziej. Ale to jest to samo. Natomiast wiesz, ja uważam, że to jest na tej zasadzie, że jest klasa, specjalnie mówię klasa, bo to jest system klasowy rządząca, która żyje z owoców cudzej pracy, bo samemu się nie chce. Doskonale wiesz, że jeśli człowiek pracuje, powiedzmy, nie odziedziczył jakiejś fortuny, to zarobienie pieniędzy liczonych w miliardy dolarów jest delikatnie mówiąc trudne, bo człowiek żyje dosyć krótko i tak dalej, i tak dalej. Słowem, ludzie, którzy odziedziczyli takie fortuny, starają się zabezpieczyć to status quo, bo dla nich prawdopodobnie perspektywa, że będą musieli, że ich kwalifikacje to na kasę w Biedronce, a na kasie w Biedronce nie możesz mieć 200-metrowego jachtu czy coś takiego, co źle wpływa na psychikę, jest smutne. Poza tym od razu tutaj się, wiesz, tworzą jakieś takie demoniczne klimaty związane z kontrolą, z przyjemnością, z tym, co się nazywa adrenaliną władzy. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę walka tych ludzi na dole, normalnych takich, zwykłych, którzy by chcieli normalnie ułożyć sobie życie i potrzebują pewną przestrzeń wolności, przestrzeń przewidywalności, krótko mówiąc, dla swoich działań, a ludzi, którzy są u góry i którzy chcą ich przede wszystkim, jeszcze jest tak, że jak się zamiesza w słoiku z mrówkami, to one się zaczynają gryźć. W związku z tym ludzi, którzy mieszają cały czas w tym słoiku po to, żeby te mrówki po prostu się nie zorientowały, że jest jeszcze takich paru facetów, który ich po prostu bezczelnie okrada. No. Wyobraź sobie, że jesteś miliarderem. No powiedzmy. No, już jestem. 100 miliardów. Wyobraźmy sobie, że jestem Elonem Muskiem. No, na przykład. Tylko jest pewien, nie wiem, jak z Elonem Muskiem wynika z jego dziedziczeniem, ale wyobraźmy sobie, że masz, nie, pardon, to jest ćwiczenie, tylko eksperyment psychiczny. Tak. Wyobraźmy sobie, że masz dwóch synów. No dobra, ale żaden z nich nie kwalifikuje się do tego, żebyś mu przekazał swoje pieniądze. Co ty z tym majątkiem zrobisz? Mamy taki bank Merrill Lynch, nie wiem, czy znasz ten przypadek. Merrill Lynch to był jeden z największych banków inwestycyjnych. Ja ci od razu mogę powiedzieć, bo ja znam odpowiedź na to pytanie. Poczekaj, dokończę tą myśl, bo mi tak przyszło do głowy z tym Merrill Lynchem. I syn właściciela banku, jednego z największych banków inwestycyjnych, Merrill Lynch, Charles, mieszkał w Nowym Sączu. Nie nadawał się zupełnie do robienia biznesu. Nie ma komu przekazać. Nawiasem mówiąc, on tam mieszkał przez co roku, pół roku. Umarł jakoś tak niedawno, nie wiem, tam ze 3 lata temu. Facet, który jako człowiek, rewelacja, świetny, nie? Ale nie nadawał się do banku. On tego po prostu nie odziedziczył.
odziedziczył majątki, ale bez wpływu na bank. I teraz pytanie, masz tych dwóch synów, jesteś geniuszem, jeżeli chodzi o, teoretyzujemy, jesteś geniuszem, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Zarobiłeś majątki, masz pewne wizje, jak zorganizować świat. I ty ten świat chcesz zorganizować po twojemu. Mówisz, kiedyś odejdę. Tylko komu ty to przekażesz i kto będzie robił to twoje dzieło, jak ty odejdziesz? Nikt. No nie, nie, nie. To jest pytanie, na które już dawno sobie odpowiedziałem. A. Synowie w ogóle tutaj nie są, to nie, nie jest kwestia dziedziczenia, wiesz, po linii krwi. To jest dziedziczenia po linii idei. I po to się robi szkoły, po to się robi szkoły i pewne instytucje, żeby pewne idee przetrwały dłużej niż człowiek żyje. Człowiek żyje za krótko, żeby móc realizować pewne rzeczy, które planuje na 500 czy 1000 lat. A takie rzeczy są realizowane. Dobry planista, wiesz, myśli o tym, co będzie za 1000 lat, a nie co będzie za 10 lat. W związku z tym, wiesz, pierwszy krok dużej idei trzeba zrobić od razu, ale trzeba sobie zdawać sprawę, jak ona będzie wyglądała za 1000 lat. W związku z tym to nie jest żadna przeszkoda. Tworzy się pewne instytucje, fundacje, szkoły, uniwersytety, pewne mechanizmy, które zapewnia się im finansowanie i metody finansowania, żeby ta idea po prostu się rozwijała. Mamy Sorosza. Soros, który, jak pamiętasz, był Żydem, do tej pory jest Żydem, zarobił ten miliard dolarów. Wiesz, ja nie utożsamiam tych władców z Żydami, wiesz, tutaj. Dobrze. Kto to jest dokładnie. Przypuszczam, że też jest tam sporo Żydów wśród nich, ale myślę, że to nie jest problem, że to są tylko Żydzi. No. No dobra, ale tylko, wiesz, brakuje mi tego elementu. Soros ma teraz, nie wiem, chyba 93 lata, jakby jest tam nad grobową deską, wiesz. Nie wiem, komu on jest. On większość majątku rozdał, zdecydowaną większość. Większość majątków rozdał na realizację takiego, według niego, wpływu na to, co się dzieje na świecie. On chciał wpływać i wpływa przez różne swoje fundacje. Tylko, no dobrze, ale on kiedyś odejdzie. Ja przypuszczam, że nie wiem, rok, dwa, trzy odejdzie. I co po nim zostanie? Zostanie pamięć, nic więcej, żaden wpływ nie zostanie. Wiesz, jesteśmy ogniwem w takim łańcuchu pokolejowym, który niesie ze sobą pewne idee, i jedni są tego bardziej świadomi, inni mniej. Ci, którzy mają potrzebę tworzenia pewnych doktryn, nazwijmy to, tak, oni siłą rzeczy muszą tworzyć pewne mechanizmy, które będą te doktryny jeszcze transportować w przestrzeń, w której ich już nie będzie. No po to się robi szkoły, tak? Po to się robi szkoły. Jeśli masz jakiś pomysł, jakąś doktrynę, no to nie możesz, wiesz, liczyć na to, że uda ci się to zrobić za swojego życia. To już musisz to tak zaprojektować, super, żeby była szansa. Oczywiście po twoim życiu może się okazać, że braknie charyzmatycznego przedstawiciela tej idei, albo ta idea będzie słaba i szlag ją trafi. Ale trzeba dać temu szansę. Jeśli nie zbudujesz mechanizmów, szkoły, tak jak mówię, instytucji, to na pewno ją szlag trafi. Masz szkołę, ja bym powiedział, w ekonomii mamy szkołę austriacką, czy Instytut Adama Smitha. Tylko popatrz, co ma wspólnego Instytut? Adam Smith nigdy nie był miliarderem, nigdy nie był bogaty. To był wykładowca tam, już nie pamiętam, ale nawet niewiele miał to wspólnego z ekonomią. Co ma dzisiejszy Instytut imienia Adama Smitha wspólnego, nawiasem mówiąc, z tym, co wykładał sam Smith? Tak naprawdę bardzo niewiele, nie? Bo jakbyś dzisiaj spojrzał na to, to byś powiedział, no kurczę, przecież jego ekonomia to jest zupełnie nie przystaje do naszego ustroju. Jedyna rzecz to jest to co żeśmy po nim odziedziczyli, co sprzedaje sam Instytut, to jest wolny rynek. I tak naprawdę no tak, ale to jest już spora kotwica, powiedziałem, taka ideologiczna dla tego Instytutu. Przestań, to jest raczej na jakiś wybieg po to, żeby się powołać na... Natomiast co do zasady, to bym powiedział, 90% pomysłu Adama Smitha to są odloty, które dzisiaj nie mogą być realizowane. Jak popatrzysz na szkołę austriacką, to też są elementy wzięte. No ja sobie mówiąc, to jest taka szkoła... najbardziej na prawo szkoła w ekonomii, więc jakby często się mówi, u nas się nie mówi, ale bardziej szerszej ekonomii mówi się szkoła głupków, nie? Tak, ja czytałem i Misesa, i Rothbarta, no, i Hayeka, w związku z tym Jezusa de Soto,
Mam jakieś pojęcie. No w tej ogólnej, ja bym powiedział, niewiele to ma wspólnego ze sobą. Azlita też sobie przypomniałem teraz. Ale chcę powiedzieć, że zobacz, przetrwają, są pewne pomysły, ale ci goście nie byli. Soros bardzo dużo pisał, bo jemu się wydawało, że będzie ekonomistą i że stworzy jakieś prawidła dotyczące działania rynków, czy coś, co w ekonomii przetrwa. Nic podobnego. Ja czytałem te różne jego historie. Nie. Jakby nie spełnił się. Nie dotarło do ludzi. Miał nieprawdopodobnie dużą tak, kasę, ale nie dotarło. Wiesz, to nie chodzi o dotarcie do ludzi, tylko o stworzenie, o wyszukanie pewnych prawideł, które miałyby szansę być jakimś podsumowaniem, wiesz, jakąś esencją, jakąś mądrością. Ja sam po sobie wiem, że życie jest na tyle skomplikowane, że pewne doktrynerstwo na ogół nie jest, nie tworzy dobrych modeli, w ten sposób bym powiedział, że one są uproszczone i niezbyt uniwersalne dzięki temu, że są zbyt proste. Niemniej jednak to nie znaczy, żeby ich nie tworzyć, tylko żeby je weryfikować i iść dalej. Ale chodzi mi o to, jesteś miliarderem i nie przekażesz swoich myśli dla następnych pokoleń. No błagam, oczywiście, że przekażę. Tylko wszyscy zapomną o nich. Jak tylko umrzesz, to od razu powiedzą, my o nim nie pamiętamy, był taki kiedyś, już go pochowaliśmy, zakopaliśmy, zapomnijmy. Chodzi mi o to, że wszystko, co robimy, jest tak naprawdę ograniczone do długości ludzkiego życia. I może to jest Zgodzę gdzieś się. Jeszcze... A co powiesz o Jezusie i na przykład potem o Konfucjuszu i wielu innych tego rodzaju ludziach? Tak. Właśnie, wiesz co, jakby wchodzimy na troszkę inny temat, ale jak na przykład popatrzysz sobie na Zaratustra to jest mniej więcej 1300 lat przed Jezusem. Miał dokładnie to samo przesłanie, które miał Jezus zawarte w Ewangeliach. Czyli też miał być Bawiciel, człowiek miał być dobry, były czyny dobre, były złe, był czyściec nawet, o czym wspomina Zaratustra. No to pewne idee są ponadczasowe na swój sposób. Dokładnie. Przychodzi Jezus na końcu, który miał być narodzony z Marii, nie z Marii, miał być narodzony z kobiety, która jest dziewicą. Zaratustrianizm był religią urzędową w trzech kolejnych imperiach perskich. Trzech kolejnych. Więc ja uważam, że to jest to coś, do czego chcę dążyć, że człowiek ma zawarty pewien kod u siebie w głowie od samego początku. Zmieniają się elementy tylko jakby wykończenia tego wszystkiego. Ale co do zasady, to my tak naprawdę chodzimy wokół tych samych wartości. Nie chodzimy wokół wartości tych, które ty wymyślisz jako miliarder. Tylko ty się wpiszesz w coś, co będziemy realizowali, albo się nie wpiszesz i nie będziemy tego realizowali. Jakby my jesteśmy silniejsi jako gatunek od tego, co twoja wyobraźnia powie, co twoje pieniądze nam będą mówić. I tak szybko zapomnimy o tych, nie gniewaj się, tak szybko zapomnimy o twoich pomysłach, jak szybko cię pochowamy. Jak cię pochowamy, nie będziemy wiedzieli, co ty mówiłeś. To jest ta właściwość naszego gatunku. Niestety ja ten nasz gatunek traktuję bardzo taki w sposób ułomny. Chciałem ci powiedzieć, że twórcy na przykład katedr gotyckich, widzisz, fascynują kolejne pokolenie architektów, mimo że ich prochy już dawno, wiesz, się rozpadły na małe kawałki. W związku z tym no, są jednak pewne kamienie milowe, czy pewne, wiesz, osiągnięcia cywilizacji, które mają taki walor, że mogą fascynować i dłużej niż doczesna powłoka ich twórców. A co oni takiego wartościowego mówili, co my pamiętamy o nich? Oni nie musieli mówić, ani zrobili, ani wiesz. To nawet o jest tym lepiej, mówimy. Bo to jest w kamieniu wykute. Super, właśnie o tym mówimy, że przetrwają różne technologie, bo technologie są jakby elementem naszej codzienności, nie? My je sobie no dobra, przyswajamy. A grecka filozofia do dzisiaj, czy prawo rzymskie, no nie mów, że nie przetrwało. Nie, no dobrze, tylko chodzi mi o to, nie przetrwali pojedynczy ludzie.
Nie? Oni gdzieś tam no, Platon przetrwał, no, ale przecież... Arystoteles, no przepraszam. No dobra, no dobrze, no ale Arystoteles, dobra, Arystoteles przetrwał, dobra, dobra, przetrwał. On był miliarderem? No nie Arystoteles? Był. Nie, przetrwały pewne elementy, wybrane elementy, które nie wiadomo dlaczego przetrwały. Jak popatrzysz sobie na Newtona, a Newton jest uważany za największego, za największego naukowca na świecie. Człowieka, który miał największy wpływ na naszą cywilizację. Jak jest 100 głównych postaci, Newton tam zawsze występuje. Jedynka, dwójka, gdzieś trójka maksimum. Co Newton, z czego był znany? Tak naprawdę to znany był tylko z praw dynamiki Newtona. Na tym się kończy. Natomiast powiedział... No i jeszcze z korespondencji chyba z Leibnizem. Nie, 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 nie. Chodzi mi o to, że Newton stworzył w swoim życiu bardzo wiele rzeczy, które nie przetrwały. Jakby on był bardzo płodny, no, między innymi mieszkał bardzo długo z mężczyzną, którego tam uważało się, że Newton to jest homoseksualista, no jak na tamte czasy, nie? Jak wynalazł na przykład grawitację, czyli grawitację oddziaływanie na odległość, to Newton wymyślił, że no skoro ciała oddziałują na odległość, no to wystarczy, jak myśliwie zabije na przykład jakieś zwierzę, ono jest ranne, to tak samo będzie na odległość, jak opatrzymy lufę, to tak jakbyśmy opatrzyli z tej, której strzelaliśmy do tego zwierzęcia, to tak jakbyśmy opatrzyli to zwierzę. Więc różne czytał Biblię, ja bym powiedział, w sposób maniakalny dosłownie. Więc chodzi mi o to, że Newton był znany z bardzo wielu rzeczy, do których nie przetrwały do naszych czasów. A została ta jedna rzecz, prawa dynamiki Newtona, no, została grawitacja. To jest wszystko, co mamy po Newtonie. A stworzył, nie wiem, 50 razy więcej. Tylko, że te bzdury, które stworzył, nikt nie chce o tym dzisiaj słyszeć. Chodzi mi o to, że nasze życie jest bardzo chaotyczne, bardzo wybiórcze. My się staramy, my przykładamy do tego dużą wagę. My staramy się jakby wpływać na innych w tym naszym życiu. Natomiast to, co po nas zostanie, tak naprawdę nie mamy wielkiego wpływu. Pardon, nie chcę cię osłabiać, żebyś nie pomyślał. Nie, słuchaj. Że to, że dzisiaj jest... Znaczy, powiem ci tak, Zbyszek, mi się podoba to, że mamy tutaj różne punkty, wiesz, widzenia. To jest, uważam, ciekawe. Myślę, że dlatego, wiesz, gadamy już ponad półtorej godziny, chciałem zauważyć, więc już zaraz będziemy kończyć. Natomiast powiem ci tak jeszcze jako pewną puentę, że ja bym się chętnie z tobą umówił na jakiś wąski temat, który byśmy sobie znaleźli, w którym jesteśmy fachowcami, żeby znać jakąś podstawową faktografię, nazwijmy to, i tam, i na tym takim poletku, ciasnym, ale dobrze przez nas, wiesz, rozpoznanym, będziemy się zastanawiać, czy to jest bardziej spisek czy chaos. Dobrze, dobrze. Ty możesz, wybierzmy sobie, wiesz, po 5 jakichś takich tematów, tak? I zobaczymy, w których, żebyśmy się nie musieli tam jakoś dokształcać szczególnie. I po prostu spotkamy się na takiej ubitej ziemi wspólnie i tam stoczymy kolejny pojedynek pod tytułem chaos czy spisek. Co ty na to? Dobrze, dobrze, okej, okej, okej. Powiem tylko, przeceniasz ludzi, żebyśmy się dobrze rozumieli. Przeceniasz ludzi, bo świat, nie wiem, może jest chaotyczny, ale na pewno nie jest logiczny, nie? I to, co nas otacza, ma bardzo, mówię, nawet weźmy tą wojnę na Ukrainie. To jest totalne zaprzeczenie jakiejkolwiek logice. Tak się cały czas dzieje. To wiesz, ja jestem w stanie się spotkać na tej ubitej ziemi pod tę wojnę na Ukrainie. W razie czego. Zbyszku, bardzo ci dziękuję. Myślę, że w tym momencie postawimy kropkę. Chciałem ci bardzo podziękować za czas i za tą rozmowę. Mam nadzieję, że była ciekawa i że fakt, że występujemy z różnych stanowisk. Ja doszukuję się logiki, celowości jakichś procesów sterowniczych, natomiast ty uważasz, że jest to po prostu chaos i tak naprawdę dowód na to, że jako gatunek troszeczkę rozczarowujemy. Okej. Dzięki za zaproszenie. Dzięki tym, którzy nas wysłuchali, tej naszej luźnej rozmowy. Nie wiem, może do zobaczenia. Ja jeszcze tutaj z tej strony, jeśli ktoś
nie ogląda filmów Zbyszka, to powiem jego programów, że one są bardzo kwintesencjonalne, bardzo nasycone bardzo rzetelnymi danymi, także obiektywnie jest to skarbnica wiedzy o świecie i ja osobiście z wielką chęcią je zawsze oglądam. Dzięki ogromne. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Jestem innego zdania. Uważam, że żadnej pandemii nie ma.